Gołem chciałem powiedzieć. Dzień dobry wam, widzowie. A właśnie zrobiłem całe ręczniki, nie ręczniki, pranie sobie zrobiłem. O, fajnie zielono jest. A tam mamy tam piesek, o, wcześniej lato, o, całą o, widać, o, jak przybliżenie jest piesek. Cały, o, jak patrzy się, jak zawsze chodzę, głaszczę go, a cały dzisiaj garnek zupy, to co mówiłem, kiełbasę, całe te, jak się patrzy, gorąco tam mu. Dobra, zwierzyna musi. No właśnie Krzysiek poszedł do sklepu, dodałem tam parę złotych, żeby mi kupił bułeczki i te. O, jaki piesek. Usiądę tutaj. O. Muszę ustawić. Ładna pogoda. Chciałem powiedzieć, że jak wyrwać dobrą szprychę w taką pogodę, jak byłem niedawno na mieście byłem, to takie chodzą teraz. A jak byli wczoraj znajomi całe te, taka, nie wiem, ona jeszcze z 15 lat, taka, jak zobaczyła, to biegła. Się śmieliśmy. No, kobiety są w takim, teraz chodzą w stringach. Ja widziałem ostatnio w tej koszulce, cała ta szła, a wczoraj jak fajnie te cecuszki się machały, całe te, to przyjemnie popatrzeć. I w miniówkach chodzą, nóżki opalają, żeby faceci później głaskali te nóżki. I chciałem powiedzieć, że bardzo ładna pogoda się zaczyna robić. To właśnie. O. I złom, że właśnie znajomi całe te, co byli, to mają, to pomogą trochę w remoncie, będą na dach. I malowany dach, całe wszystko. No, nawet moją rodzinę znają.
wspaniali ludzie. I ogółem wszystkich widzów pozdrawiam. A Krzysiek mówił, że adwokat powiedział, no jak ja na sprawie byłem głównym świadkiem całe te i... Ciekawe kto to wymyślił, te zaświadczenie. Żeby napisać całe te, a adwokat powiedział, to nie wymelduj jego, bo on tyle ogółem tobie tutaj zrobił, całe te. I zawsze siedzi w domu i nic ogółem nie zginęło, czy co. I chciałem powiedzieć, o jakie niebo, o samochód ile czasu stoi, o koło tu, perdazje, nie tak stało to, jak on nieubezpieczony, dowód turystyczny zabrany jest. Ile to kosztuje wszystko, żeby to ubezpieczyć cały ten. On myśli, że życie takie jest to łatwe. I chciałem powiedzieć, że a właśnie tak fajnie ją widać. Sobie. O, słoneczko świeci na twarz. I o, wszystko. Ja nic złego mówiłem. Nie mówię na tego Krzyśka. Po prostu ludzie ułem sami wiedzą. Pewne rzeczy ukrywać, to chyba no chyba ktoś namówił, chyba namawiał chyba go, żeby się mnie pozbyć. I on tak na plaży, ten na miasto jak wyjdę z mojej kamery, tylko całą baterię muszę wziąć. Wszystko całe te, jakie te chodzą. Tak ja pamiętam, to było gdzieś, nie wiem, z 3 lata temu, jak w autobusie całe te, no, w spódnicę do kolan, tak, całe te, ja naprzeciwko usiadłem. No, a kobieta, taka gdzieś, z 25 lat i cipeczkę było widać całe te, w taki chodzu właśnie zaczepiają, zachęcają facetów na podryw. A nieraz wychodzę to ja wiem patrzeć, porozmawiać jakoś z fajną kobietą. I wszystkich, którzy mnie oglądają, całe te wszystkie cudowne, śliczne panienki pozdrawiam. Może będzie, która chciała się zapoznać. No. Ze mną bliżej, to tylko będzie zależało od niej. Czekam na nią, na tą najlepszą kobietę na świecie, jak to się mówi.
Pozdrawiam cały USA, tego Tomka z Florydy i wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają, pozdrawiam. No, trzymajcie się.